Poznaj swojego strażaka, odcinek 4, OSP Byczyna. Jest z nami prezes Edward Ćwik. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, serdecznie witam. Jest z nami także członek zarządu Krystian Wylężek. Witam cię, cześć. Oraz oczywiście strażacy, ochotnicy, a także młodzieżowa drużyna pożarnicza. Dokładnie tak. Na starcie, panie prezesie, co to dla was znaczy bycie strażakiem ochotnikiem? Bycie strażakiem ochotnikiem to znaczy być człowiekiem absolutnie odpowiedzialnym za te czynności, które wykonujemy w ramach spełniania funkcji, prawda, w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak również inne działania, no, wymagają od nas nie tylko wiedzy, ale również i dyspozycyjności, również i pewnej odpowiedzialności za to, co robimy, bo robimy to przecież z narażeniem życia, ale robimy to po to, żeby ratować niejednokrotnie ludzkie życie. No właśnie, to jest bardzo, jak to się mówi, trudna specyfika tego zawodu, tego zaangażowania. To wszystko robicie często po godzinach swojej normalnej pracy. Jak długo działa OSP w Byczynie? OSP w Byczynie oficjalnie funkcjonuje od 1902 roku. Przynajmniej taki zapis udało nam się znaleźć, prawda, w archiwach kościelnych. W tym właśnie roku po raz pierwszy władze miasta Chrzanowa, łącznie z władzami Austrii, bo pod zaborem austriackim wtedy byliśmy, prawda, przekazały tutaj właśnie temu sołectwu byczyńskiemu pierwszą sikawkę ręczną. I to jest odnotowane, dlatego rok założenia Ochotniczej Straży Pożarnej datujemy od 1902 roku, aczkolwiek z przekazów ustnych wiemy, że na przełomie wieku XIX, prawda, i XX funkcjonowała już Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie. No, kawał czasu, czyli oficjalnie 121 lat, jak dobrze to policzyłem, ale może być i więcej. Może być i więcej, ale oficjalnie 121 lat, ponieważ udokumentowany jest rok 1902. W takim razie, ilu jest aktualnie strażaków ochotników w waszej jednostce? Aktualnie jednostka nasza liczy 83 członków, z tego 12 członków drużyny młodzieżowej, natomiast strażaków w Ochotniczej Straży Pożarnej jest 71. Struktura członków przedstawia się w sposób następujący. Akcyjnych, tak zwanych tych strażaków, którzy mają uprawnienia i w tej chwili mogą wyjeżdżać do akcji, jest 32. Jest jeden członek honorowy, a pozostali członkowie są członkami zwyczajnymi. W porządku, czyli macie bardzo dużo strażaków ochotników. Jest także całkiem liczna drużyna młodzieżowa. No i właśnie do tej drużyny młodzieżowej przechodząc, jest z nami także opiekun MDP, Martyna Wylężek. Cześć, Martyno. Dzień dobry. Powiedz nam, co dokładnie robicie podczas swoich spotkań, jak często się spotykacie i co to w ogóle oznacza bycie członkiem MDP? No to może zacznę od tego, ile mamy członków. Mam 12 dzieci. Spotykamy się co 2 tygodnie w zależności też od ich zajęć, bo nie tylko szkołą żyją, ale też zajęciami pozalekcyjnymi. Co robimy na zbiórkach? Szkolimy. Szkolimy ich w zakresie pierwszej pomocy, w zakresie pożarnictwa, bo dzięki nim w przyszłości dalej straż będzie mogła funkcjonować, więc szkolimy się w wszystkich takich mniejszych czy większych zakresach różnych dziedzin. I dzieci też nam towarzyszą przy różnych piknikach, różnych obstawach, różnych rajdów, za co jestem bardzo wdzięczna dzieciom, że są z nami. Mogą jeszcze dołączać kolejni członkowie? Oczywiście, że tak. Będziemy w tym roku robić kolejny nabór i zapraszamy każdą osobę z młodzieży, która by miała ochotę, co 2 tygodnie u nas w straży około godziny 10. Masz na sobie strój strażacki do akcji. Wiem, że jest wygodny, pytałem już przy innych OSP, ale nie pytałem o to, jak szybko się go zakłada. W zależności od naszych sił. Do minuty, myślę, że nawet do kilkudziesięciu sekund, jak jest dobrze przygotowany. Rozumiem, w porządku. W takim razie jeszcze wróćmy teraz do Krystiana. Krystian, jesteś członkiem zarządu OSP w Byczynie. Powiedz mi, najtrudniejsza akcja, jaką do tej pory mieliście okazję, w jakiej mieliście okazję brać udział?
Myślę, że ciężko stworzyć taki ranking. Myślę, że najtrudniejsze akcje, które są, są to akcje nie tyle utraty jakiegoś mienia czyichś ludzi. Oczywiście jest to dla tych ludzi niesamowita tragedia, ale myślę, że najcięższymi akcjami są akcje, których jakby na szali jest ludzkie zdrowie i życie. Przede wszystkim akcje poszukiwania zaginionych osób, gdzie każda minuta, każda sekunda działa tak naprawdę na niekorzyść naszych działań. Każdy przedmiot, który gdzieś tam w trakcie poszukiwań znajdujemy, może pomóc przy znalezieniu takiej osoby. Ponadto bardzo mocno działa tutaj psychologia jednak na człowieka. Może zdarzyć się tak, że coś może przypominać ludzkie ciało i po prostu psychika już wtedy tak działa na człowieka, że ciężko sobie to wyobrazić. Tak myślę, że takie są jednak najcięższe akcje. Powiedzcie mi teraz tak, gdybym ja chciał być jednym z was, czyli chciałbym być strażakiem ochotnikiem, co ja muszę zrobić, aby dołączyć do OSP w Byczynie? Przede wszystkim trzeba chcieć. Co znaczy trzeba chcieć? To znaczy trzeba mieć świadomość, że bardzo dużą część wolnego czasu swojego i nie tylko wolnego czasu swojego poświęcimy na rzecz społeczeństwa, pracując, prawda, w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeżeli takie przekonanie mamy, że jesteśmy w stanie wygospodarować w sobie, prawda, ten zasób czasu, który możemy poświęcić innym, no to droga już jest prosta. Należy się do nas zgłosić i my już się takim człowiekiem zaopiekujemy, prowadząc oczywiście odpowiednie z nim szkolenia po to, żeby on był strażakiem akcyjnym lub jeżeli oczywiście takim strażakiem być nie może, bo różne uwarunkowania decydują o tym, może pozostać strażakiem ochotnikiem, który realizuje inne nasze cele, bo tych celów statutowych mamy ogrom. To nie tylko ratowanie mienia i życia, ale również, prawda, praca na rzecz naszego społeczeństwa przede wszystkim, działania kulturalno-oświatowe, działania profilaktyczne, działania szkoleniowe. To wszystko wykonujemy na co dzień i wykonują to właściwie ci strażacy, którzy niekoniecznie są strażakami akcyjnymi. Widzę za plecami, mamy wielki samochód jeden, ciut mniejszy samochód drugi. Jaki sprzęt jest na stanie jednostki w Byczynie? No oczywiście te dwa samochody, które w sposób całkowity zabezpieczają możliwość udziału we wszystkich akcjach ratowniczo-gaśniczych, bo muszę tutaj wspomnieć, że jesteśmy jednostką, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli musimy spełniać te normy krajowe, które spełniają praktycznie rzecz biorąc wszystkie jednostki w tym systemie, po to, żebyśmy mogli działać w całym zakresie funkcjonowania straży w naszym kraju i nie tylko na terenie naszego miasta, ale również na terenie pozostałych terenów, na których się znajdujemy, bo do takich akcji również możemy z tego systemu być wezwani. W związku z tym te dwa samochody na pewno są tutaj wystarczające do realizacji tych zadań. Poza tym oczywiście posiadamy sprzęt specjalistyczny, czyli motopompy wszelkiego rodzaju. Posiadamy, prawda, odpowiednie piły, posiadamy odpowiednie narzędzia hydrauliczne, które pozwalają nam udzielać pomocy, prawda, czy ratować mienie w konkretnych akcjach, w których bierzemy udział. Jak ważne jest to, aby takie OSP jak państwa było właśnie w społeczeństwie akceptowane? Jest to bardzo ważna rzecz. Dlatego my angażujemy się we wszystkie te działania, które w naszym osiedlu i w mieście są organizowane dla całego społeczeństwa. Są to przede wszystkim uroczystości państwowe, są to dożynki, prawda, są to wszelkiego rodzaju rajdy, prawda, są to wszelkiego rodzaju pikniki, nawet te charytatywne przede wszystkim, prawda, które są organizowane przez firmy zewnętrzne na terenie naszego osiedla. Także tutaj jesteśmy bardzo aktywni i wyczuleni na to, żeby rzeczywiście angażować się w tego rodzaju działalność. I myślę, że społeczeństwo odbiera to w sposób bardzo dobry, ponieważ na co dzień spotykamy się z ciepłymi słowami kierowanymi pod naszym adresem i w tym miejscu chciałbym serdecznie społeczeństwu naszego osiedla i miasta Jaworzna podziękować za wsparcie naszej działalności, za zrozumienie naszych działań i za pomoc, którą nam zawsze z otwartym sercem udzielają. To na koniec takie pytanko jeszcze, czego wam w takim razie na te kolejne 121, może i więcej, jak pan prezes mówił, lat życzyć?
I tutaj te życzenia, jeżeli mają być szczere, podzielę tak jakby na dwie części. Pierwsze życzenia to są dla tych, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. No i oczywiście im przede wszystkim życzę tyle powrotów, ile wyjazdów w zdrowiu z każdej akcji ratowniczo-gaśniczej. I tutaj może powiem coś, co będzie dziwne, ale niech tych akcji będzie jak najmniej. Nic się nie stanie, jeżeli nie będziemy wyjeżdżać, bo nie będzie takiej potrzeby. Ale jeżeli już wyjeżdżamy, to oczywiście wracajmy w zdrowiu i wracajmy, prawda, z pełnym zadowoleniem, że spełniliśmy nakładany na nas obowiązek. Natomiast dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie, no, życzę, aby realizowane były wszystkie te cele, które sobie zamierzamy, bo te cele są określone, prawda, i realizujemy je w sposób tak jakby planowy, dlatego ich realizacja w pełni będzie dla wszystkich satysfakcjonująca. No i oby każdy strażak ochotnik w naszej jednostce był zadowolony z tego, że należy do teamu członków Ochotniczej Straży Pożarnej i tam się z zadowoleniem rozwija. Bo trzeba też powiedzieć, że przynależność do jednostki to nie tylko udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale również możliwość awansowania, prawda, w szczeblach naszych struktur organizacyjnych. W takim razie tego i ja Państwu życzę. Drodzy Państwo, to było OSP Byczyna, liczna grupa, aktywna grupa strażaków w naszym mieście, którzy chronią, walczą i dzielnie dbają o to, aby na terenie Byczyny i nie tylko Byczyny naprawdę niewiele się działo.